Zostałem zaproszony, dziękuję pięknie. To wspaniała inicjatywa. Do tej pory instytucje kultury znam od strony uczestnika. Nigdy nie miałem możliwości gościć w tego typu instytucji, ale sam chętnie biorę udział w różnego typu warsztatach, które związane są właśnie z ofertą kulturową i czasami doświadczam. Moje takie reminiscencje z tych doświadczeń są takie, że najczęściej jestem najstarszą osobą na takich warsztatach i jedynym mężczyzną. I co ciekawe, często tam dopiero jako uczestnik spotykam się z takim właśnie oporem przed nauczaniem. Bo jako osoba doświadczona i w przedpolu starości, tak by to lokowała polityka społeczna, zawsze chciałbym pomagać młodszym w zdobywaniu wiedzy i za każdym razem otrzymuję informacje. Ale my nie chcemy, żebyś nam o tym powiedział. Chcemy sami do tego dojść, sami doświadczyć pewnych rzeczy, co jest dla mnie taką budującą sytuacją. Dzisiaj zaproponowałem Państwu, jeżeli chodzi o temat naszego spotkania, takie pytanie, trudno je nazwać pytaniem bez odpowiedzi, bo ono ma pewne odpowiedzi, ale nie zawsze musimy podzielać te odpowiedzi, czy dorośli rzeczywiście uczą się przez całe życie. Sam, jak Państwo wiecie, często spotykamy się z takimi wyzwaniami. Bardzo silnie promowana jest agenda uczenia się przez całe życie. A ja bym mógł powiedzieć troszkę tautologicznie, że życie to uczenie się. Bez życia nie byłoby uczenia się, a nawet wtedy, kiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy, czyli jesteśmy ani nieświadomi, ani nie robimy czegoś intencjonalnie, to też się uczymy. Czasami potrzebna jest pewna refleksja i wtedy ten proces staje się bardziej naturalny. Natomiast gdy przyjrzymy się na życie człowieka, to możemy zobaczyć, że z dwóch najczęściej różnych perspektyw można spojrzeć na tą naszą drogę. Po pierwsze, możemy spojrzeć z takiej perspektywy deterministycznej. Oczywiście prym będą wiodły nauki biologiczne, przyrodnicze. I wtedy, patrząc na człowieka, możemy dokonywać swoistych redukcji, sprowadzając jakość jego życia do pewnych połączeń, nawet molekularnych. Filozofowie również na to zwracają uwagę. Ale również patrząc na życie człowieka, pojawia się często w rozważaniach różnych osób takie pojęcie emergencji, że jednak patrząc na nasze życie, nie jesteśmy taką prostą sumą tych doświadczeń, że jednak wykluwa się, mówiąc takim troszkę popularnym językiem, nowa jakość na odpowiednim etapie naszego życia, a więc w zależności od tego, jak spojrzymy na to nasze życie, to możemy znaleźć się albo w bardziej opresyjnej sytuacji i faktycznie, kiedy spojrzymy na procesy poznawcze u człowieka, takie kognitywne, takie umysłowe, takie, które kiedyś bardzo silnie badali, analizowali psychologowie, formułując termin inteligencja, no to w dużej części ma ona taki charakter płynny. Do pewnego momentu zdolność nasza do wykonywania pewnych operacji przyrasta. W pewnym momencie troszkę sprawność jej spada. I nawet nie dlatego, że zmienia się jakiś typ naszej umysłowości, tylko dlatego, że sposób funkcjonowania nas jako organizmu troszkę się w innych priorytetach ułożył. Jak chcecie się Państwo o tym przekonać, to spróbujcie powiedzieć mi, jak brzmi zdanie w przysłowiu, które kończy się, a głupiemu radość. Ale jeszcze jest przysłowie, człowiek całe życie się uczy, a głupi umiera. Tak. Każde przysłowia stanowią katalog mądrości różnych narodów.
Natomiast moja prośba była po to, aby doświadczyli Państwo pewnego kłopotu poznawczego. Bo zazwyczaj człowiek jest przyzwyczajony do tego, że logika jego postępowania zakłada taką addytywność, sumowanie. Czyli obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Gdybym poprosił Państwa o dokończenie obiecanki, cacanki, a głupiemu był radość, każdy z Państwa by dokończył. Ale ja odwróciłem to. A to już jest kłopot dla człowieka dorosłego. Bo większość Państwa zaczęła drukować swój mózg. Włączyła tam enter i tam leci. Baba z wozu komu, koniom też nie. Dun, 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 dun. A ja włączyłem zegar, mógłbym teleturnieje układać. Bo to 5 minut czy sekund minęło i koniec. Człowiekowi dorosłemu strasznie trudno jest odnaleźć gdzieś tego typu frazę, ale właśnie wtedy znajduje się czasami w opresji. Czasami, kiedy patrzymy na to nasze uczenie się, to też możemy zobaczyć, że nie zawsze ten sam stan nazywamy takim uczeniem się. Ja w jednym ze swoich artykułów, patrząc i posługując się troszkę filozofią obrazu, stwierdziłem, że możemy mieć do czynienia z taką niewielką przejrzystością tego, co nazywamy uczeniem się. Bo oczywiście mogą być różne stopnie tej przejrzystości. Czasami ten obraz jest nieprzejrzysty, co wcale nie oznacza, że go nie ma. Go po prostu troszkę inaczej widzimy. Chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na to, że jeżeli faktycznie życie to uczenie się i my w ramach tego życia analizujemy różne postaci naszej aktywności, to czy kiedy mamy do czynienia z samym nazwą, uczeniem się, z samym terminem, to czy przez całe życie mamy do czynienia z tym samym procesem? Czy on faktycznie jest takim procesem, który zaczął się gdzieś u samego początku? Ale jeżeli tak, czyli przyjmujemy do wiadomości, że faktycznie uczenie się polega na pewnej zmianie i efekt tej zmiany, tak jak w szkole, powinien być trwały i zgodny z jakąś taksonomią, to czy faktycznie, jeżeli nastąpi takie coś, to czy my jesteśmy w stanie to odpoznać? Czy to jest dla nas czytelne? Większość dorosłych zakłada, że to jest dla nich nieczytelne, mówiąc, nie mam głowy do tego. To takie, wymyśliłem coś, nie jest to do końca dla niego czy dla niej uczenie się. Dlatego warto sobie odpowiedzieć na takie pytanie, jaka jest widzialność tego procesu? Bo gwarantuję Państwu, myślę, że większość andragogów, ale i pewnie psychologów poznawczych potwierdzi, a na pewno znawców kultury, że uczenie się człowieka trwa przez całe życie, natomiast jego prezentacja powinna być na każdym etapie troszkę inaczej odpoznawana, żebyśmy mogli mieć większą frajdę z tego, co nazywamy uczeniem się. Jeżeli spojrzymy na to zjawisko z różnych właśnie obszarów, to można powiedzieć, że na każdym etapie obowiązuje jakiś rodzaj takiej dominującej konfiguracji. Czyli jak Państwo popatrzycie na wnuczęta, na dzieci, to ich uczenie się jest dosyć silnie sklasyfikowane i bardzo jednorodne. Czyli nawet jak mamy nie do końca posługują się sprawnie określoną terminologią, to każda mama wie, że jeżeli w pierwszym okresie życia dziecka uczenie ma charakter sensoryczno-motoryczny, to nie wolno zostawiać nawet źdźbła z cebuli na podłodze, bo dziecko może sobie cebulę wyhodować w nosie. Ot, wsadzi, a tam jest ciepło, wilgotno. I chodzenie do lekarza, bo ma jakąś chrypkę pewnie, chore, nic nie da, bo dziecko hoduje cebulę. Później to uczenie się troszkę zmienia swoją postać. Już nie chodzi o to, żeby było takie sensoryczno-motoryczne, tylko takie konkretno-wyobrażeniowe. I jak przychodzi pani na lekcję do przedszkola czy do pierwszych klas szkoły początkowej, powszechnej, to najczęściej, kiedy wprowadza pojęcie owocu, to przynosi jabłko, gruszkę, żadna z nauczycielek nie przyniesie kumkwata,
czy jakiś liczy, bo pojęcie owocu jest często pojęciem symbolicznym. To też jest owoc pracy człowieka. W związku z tym bardzo trudno byłoby dzieciom zrozumieć tego typu sytuacje. Ale później one dorastają. Pojawia się chemia, fizyka. Pojawiają się przedmioty, gdzie treści trudno jest wziąć do ręki. Młodzi ludzie różnie sobie radzą wtedy z efektami, z tą przejrzystością tego procesu uczenia się. Jak ja chodziłem do tej szkoły, do której być może zaraz pójdą Państwa wnuki, bo to powielą ze względu na zmianę systemu oświatowego się ten schemat, to w 8 klasie, kiedy pani na fizyce wprowadzała pojęcie masy, to radziliśmy sobie z tym, jak było pytanie, czym się różni kilogram ołowiu od kilograma puchu, to mówiliśmy, pójdź sobie na nogę, to będziesz wiedział, bo wprawdzie ciężar jest taki sam, ale masa inna. W związku z tym ludzie w tym wieku, 15-14 lat, próbowali sobie radzić z pojęciem, które się nie da wziąć do ręki. W związku z tym my musimy spróbować odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Czy jeżeli w okresie przed dorosłością jesteśmy w stanie, dzięki różnym badaniom, tutaj oczywiście największe zasługi ma Piaget, taki wielki francuski, właśnie szwajcarski, uczony psycholog, lekarz, to czy człowiek dorosły również może swoje uczenie tak na różne sposoby oznaczać, identyfikować? Jakie są to czynniki, które powodują taki stan? Czy my jesteśmy w stanie kreować takie swoje sytuacje edukacyjne, czy też może skazani jesteśmy na pewną postaciowość? Generalnie, kiedy spojrzymy na to, co nazywamy uczeniem się człowieka, to spotkacie się Państwo z takimi właśnie trzema bardzo silnie zaznaczonymi obszarami definicyjnymi. Pierwszy odnosi się do jednostkowych rezultatów, czyli czasami nie musimy człowieka znać, ale prosimy go do tablicy i on coś rozwiązuje, ten człowiek. Nie ukrywam, że w wielu badaniach, które aktualnie są prowadzone, międzynarodowych badaniach, ten wymiar kognitywności, a więc ważny jest rezultat procesów wewnętrznych, które u człowieka trwają, też jest badany. Na przykład być może ktoś z Państwa, jako osoba w różnym wieku, bo te badania, na przykład takie badanie SHER jest prowadzone od 55 roku życia, może trafia na takiego ankietera i ten ankieter w jednym z tych pytań nagle zaproponował Państwu taką zabawę w odejmowanie. Tak. I niektórzy mówią, no jak jest od 100 odjąć 7, to jest 93, a potem... Ludzie mówią, 86, a potem... I niektórzy mają z tym kłopot. To nawet nie chodzi o to, czy oni są mądrzejsi, czy troszkę mniej mądrzy. Tylko czy sprawność wykonywania operacji formalnej, bo tam nie ma czasu, jak w teleturnieju, powoduje, że ten człowiek jeszcze na przykład będzie radził sobie w sytuacjach ekonomicznych, nie wiem, w sklepie, gdzieś jeszcze i już. To są takie przykłady na to pierwsze, na ten rezultat. Drugi odnosi się do jednostkowych procesów psychicznych, które nie zawsze muszą być obserwowalne, ale my patrząc na zachowanie przede wszystkim społeczne, emocjonalne człowieka, jesteśmy w stanie zobaczyć, czy jego reakcja jest dojrzała. Czyli psycholog by powiedział, jest to ta adekwatność reakcji na siłę bodźca. Jak wnuczek do was przyjdzie i zrobi tak. To pewnie większość z Państwa nie uderzy go, nie powie, dlaczego przydrzeźniasz i kpisz ze swojej babci, tylko uśmiechnie się dobrotliwie i powie, zrobimy to razem. Bo taka sytuacja świadczy o pewnej dojrzałości, czy rozumie ten kontekst, który tu się pojawia. Myślę, że babcia bardziej na skutek uczenia się, a wnuczka poprzez doświadczenie wykreuje ten właśnie w sobie potencjał. Więc warto to robić wspólnie, bo dzięki temu rozwija się to nasze dziecko, nastąpi taka akceleracja
Notabene jeden z takich niedocenianych psychologów, Wygocki. Bardzo niewiele dzieł Wygockiego jest tłumaczonych na język polski, najczęściej tych dotyczących rozwoju dzieci i młodzieży, a nie dorosłych, chociaż on i o tym pisał, młodo zmarł. Miał nieszczęście urodzić się w takich czasach, które nie były zbyt korzystne dla nauk społecznych czy humanistycznych. W każdym razie on zwracał uwagę, że źródłem uczenia się człowieka są również pewne stany czy też przedmioty pochodzenia kulturowego. Mapy, role ludzkie, różne książki. To także jest źródło uczenia się, można tą sferę tego najbliższego rozwoju poszerzać. I ostatni obszar, którym tutaj mówimy, kiedy mówimy o uczeniu się człowieka, odnosi się do interakcji, do relacji, jakie my ustanawiamy. Najłatwiej to zobaczyć wtedy, kiedy człowiek w ramach tej mediacji, na przykład językowej, chce coś komuś wytłumaczyć. No i teraz przyjmijmy taką sytuację, że Państwo chcieliby wytłumaczyć swoim wnuczętom albo dzieciom, co to było za przedsięwzięcie kulturowe, które się nazywało magiel. I dlaczego w ogóle się kiedyś maglowało? I to bieliznę się maglowało. No i ciekaw jestem, czy faktycznie ta wnuczka, czy ktoś tam z otoczenia młodszych ludzi zapyta, jak to? To bieliznę, to majtki się maglowało. Dlaczego ludzie lubili przebywać w maglu? I to jest taka sytuacja, która stawia pewne określone wyzwanie. Ale to wyzwanie jest z drugiej też strony. Czy Państwo lubicie słyszeć od swoich wnucząt, jak się obsługuje współczesny, nie wiem, telefon komórkowy? Bo problem polega nie w tym, że ktoś nie wie, jak wytłumaczyć, tylko czy umie mediować. To znaczy, ani nie zinfantylizuje tego procesu, o niech babcia popatrzy, taka strzałka i tu się tak palcem trzeba uderzyć, no silniej trochę, bum. Ale też nie zbytnio go sprofesjonalizuje, nie posłuży się żargonem współczesnym. Zdolność do mediacji językowej jest jedną z cech ustanawiania tych właśnie relacji. To są różne komunikaty, które Państwo spotykacie w przestrzeni publicznej, różnego typu informacje, rozwiązania, czy one są czytelne, czy nie. Czy Państwo, odwiedzając centrum Warszawy i patrząc na palmę na rondzie de Gaulle'a postawioną, oczekiwalibyście, żeby gdzieś obok na murze ktoś, najczęściej autor, czyli pani Rajkowska, napisała takie wytłumaczenie, czemu jest ta palma, czemu służy ona? Czyż Państwo byście chcieli sami stanąć wobec takiego edukacyjnego problemu, prawda? Właściwie po co ta palma tam stoi? Czy ona ma jakiś tytuł, jakąś nazwę, skąd ona się bierze? Zachęcam Państwa do odwiedzania naszej galerii Zachęta. To fajny przybytek kultury i oprócz tego wdraża doskonały model dydaktyczny, bo otrzymuje się taką historyjkę i można samodzielnie, zwiedzając Zachętę, uczyć się tej sztuki, która tam przebywa. Poprzez odpowiednie pytania, jest to na takim schemacie podążenia za kolorem, czyli pytania są na odpowiednich kolorach tej harmoniki, pewne wyzwanie takie edukacyjne dla każdego z nas. Chciałbym jednocześnie też powiedzieć, bo dla andragogów w ogóle ludzie zajmujący się nauką w większym niż w mniejszym stopniu starają się przywiązywać wagę do precyzji słów, do zakresu, jakim się posługują tymi definicjami. I nasz język często powoduje, że uczenie się my rozumiemy, interpretujemy jako nauczanie. A to troszkę różne kulturowo procesy. Z potencjałem uczenia się każdy z nas się rodzi, bo jesteśmy osobami doświadczającymi i uczyliśmy się życia, właśnie ucząc się, dzięki temu żyjemy. I mam nadzieję w dużym zdrowiu jeszcze długo. Ale szkołę wymyślili ludzie. Przyroda nie zna szkoły, zwierzęta nie mają szkoły. W związku z tym to zjawisko kulturowe kojarzone jest częściej właśnie z tym procesem nauczania. I akurat może mieć różne konotacje, może jeszcze do tego nawiążę troszkę później. No i tu pojawia się to pierwsze pytanie.
bo skoro tyle czynników różnicuje naszą recepcję uczenia się, czy jako stanu, czy jako procesu, czy jako właściwości, to czy dorośli, bo najczęściej pojawia się taki schemat, uczą się jakoś specyficznie? Czy właśnie potrzebna jest jakaś andragogika, żeby dorośli uczyli się troszkę sprawniej? No, na pewno tak jak można o nas powiedzieć, że jesteśmy jakąś postacią białka, bo jesteśmy osobami biologicznymi i ostatnia cecha, jaka się u człowieka jakościowo kształtuje, to zdolność do prokreacji, no, w miarę wcześnie, to wcale nie oznacza, że człowiek uzyskując tę zdolność, jednocześnie staje się dorosły. Bo dojrzałość, a dorosłość, jeżeli chodzi o ludzi, to często są to dwa odmiennie interpretowane terminy. Więc gdybyśmy się zatrzymali na dorosłości jako pewnym terminie, który współcześnie w naukach społecznych funkcjonuje, to możemy się zacząć zastanawiać, czy tam jest troszkę coś biologicznego. No na pewno. Ponieważ kiedy popatrzymy na osoby chore, z różnych powodów mające jakieś deficyty w głowie, to mogą być i choroby demencyjne, ale może być też nieszczęśliwy wypadek i jakieś uszkodzenie, to tego typu osoby mają bardzo ograniczoną zdolność do uczenia się. I z tym faktem trzeba się pogodzić, bo faktycznie tutaj ta konstytuanta biologiczna no, warunkuje określony sposób funkcjonowania. Natomiast jeżeli abstrahujemy od tego typu zastrzeżeń, że nie mamy do czynienia z żadnymi tego typu procesami, to jak się ci dorośli uczą? No na pewno w specyficzny sposób korzystają z tych praw, które są związane z uczeniem się. Bo do każdego uczenia się potrzebna jest pamięć, potrzebne są spostrzeżenia, potrzebna jest uwaga, potrzebna jest koncentracja, no, jakaś postać uwagi, potrzebne jest abstrahowanie. Czy jest to łatwe? No trudne. Ile razy Państwo czytacie książkę i macie wrażenie, że przeczytany akapit nagle gdzieś wyparował i musi zacząć czytać go od nowa. Zjawisko regresji. Całkowicie normalne. U każdego człowieka dorosłego występujące. Dlaczego? Bo gdzieś to ta uwaga miała charakter wahliwy, bo ona taki ma. Jak chcecie zobaczyć, czy to jest normalne, to jeszcze może w domach gdzieś u Państwa, albo może w zakamarkach rodzinnych, macie Państwo takie stare zegary, takie, które cykają. To trzeba sobie taki zegar postawić za głową i zacząć cykać z zegarem. Czyli zegar cyka i Państwo cykacie. Cyk, 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 cyk. Po jakimś czasie zobaczycie, że jest taka dziura, a później znowu z nim cykacie. Cyk, 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 cyk. Jak jeszcze ktoś z bliskich zmierzy Wam ten czas, to zobaczcie, jaka jest wahliwość uwagi Waszej. I to jest też ten czas ważny, bo jest czasem koncentracji na pewnych nowych treściach. Więc my tak właśnie, jako dorośli, korzystamy w specyficzny sposób z różnych praw. No i jakie są to właśnie prawa? No one wynikają z takich zmian, które odbywają się w 6 obszarach. I tu są te obszary wymienione. I pierwszy to struktury wiedzy. Był kiedyś taki filozof w XVII wieku, John Locke. I on sformułował takie dosyć znane pojęcie tabula rasa, czysta tablica. I on na tym koncepcie ustawił całe wychowanie, często edukację, myśląc, że człowiek rodzi się taką niezapisaną tablicą i tam można wszystko zapisać. No, współcześnie wiemy, że to nie jest to prawdą po prostu, że my jednak rodzimy się z jakimiś zadatkami genetycznymi, a nawet jeżeli to zróżnicowanie, ten kapitał wejściowy jest niezbyt duży, to i tak jesteśmy osobami, które bardzo szybko w różnych sytuacjach są w stanie nauczyć się przez naśladownictwo podobnego sposobu zachowania. Dzieci siebie bardzo szybko naśladują. Ale dorośli już nie. Dorośli każdą nową sytuację zaczynają najczęściej postrzegać przez wiedzę już posiadaną. Czy jest im trudno? Bardzo. Dlatego, że doszła wiedza naukowa. Czyli Państwo na każdy, ja, wszyscy ludzie, na każde zdarzenie życiowe patrzymy z takich dwóch perspektyw. Wiedzy potocznej i wiedzy naukowej.
Z jednej strony pojawia się kategoria obcego. Z jednej strony patrzymy na kogoś i mówimy, nie znam człowieka, nie wiem, czuję się zagrożony. No ale skąd się bierze to zagrożenie? Z mojego doświadczenia nigdy w życiu nie widziałem na przykład osoby, która jest obca kulturowo. W związku z tym z jakiegoś przekazu, czy to jest przekaz naukowy, czy to jest przekaz potoczny, jakie ma cechy. Więc te sytuacje zawsze nam w życiu towarzyszą i można powiedzieć, że nasza wiedza w nowym poznaniu nam bardziej przeszkadza niż pomaga. System edukacji też nas nie za bardzo wspiera, bo ma charakter encyklopedyczny, a mózg nie jest magazynem, tylko takim regulatorem. Więc żeby się czegoś skutecznie, niektórzy mówią, nauczyć, to się najpierw trzeba czegoś oduczyć. No bo faktycznie tutaj nie da się tego wypełnić do końca. Czyli można powiedzieć, że nasza wiedza jest jak warkocz, taka poprzeplatana różnymi wątkami, no i z tym musimy żyć. Ale jeżeli tak jest, to dobrze jest, stosując różnego rodzaju zasady, ja nie będę o wszystkich mówił, ale o tej powiem. Na przykład zidentyfikować punkt startu. A więc ten moment, w którym ja chcę faktycznie coś poznawać nowego, czegoś się uczyć, czegoś doświadczyć. I wcale to nie musi być moment, który jest gdzieś bardzo, bardzo wysoko postawiony, jeżeli chodzi o wiedzę. Mogę zacząć od takiego poziomu przedszkolaka nawet, zwłaszcza jeżeli moje poznanie nowej sytuacji będzie takie no, nowe. Drugi obszar, który musimy wziąć pod uwagę, to zmiany w zakresie funkcji psychicznych. Jak Państwo pamiętacie pewnie, chociaż może Wam tego Wasi rodzice nie obiecywali, ale już Wasze dzieci na pewno swoim dzieciom, czyli wnuczętom to obiecywały, że jak miały pójść do szkoły, to mama obiecywała idź, bo w szkole będzie fajnie. I trzeciego dnia ta dziewczynka czy chłopiec wracali, no i okazywało się, że już nie jest tak fajnie. I mówili, że nie idą do szkoły. No i tu się pojawia obowiązek szkolny i szkoła obowiązkowa i mama musiała wypchnąć, płacze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli już nawet przekonaliśmy tę siedmiolatkę, dziesięciolatkę do pójścia do szkoły i ona wróciła, a Państwo zatroskani pytacie się, Marysiu, czego ty się dzisiaj w szkole nauczyłaś? To ona nie powie o efekcie, tylko powie o procesie. Mówi, dzisiaj pani w szkole pokazywała nam, jak zrobić z masy solnej takiego ludzika albo coś tam jeszcze. Czyli opowie kategorię procesu, bo dla uczących się młodych ludzi ważna jest atrakcyjność procesu. Tutaj być może też niektórzy z Państwa by oczekiwali, żebym ja zaanimował jakąś performatywność naszego spotkania. Gasił światła, kolorowe kartki rozrzucał, może jakieś dźwięki, nawet Pan się pytał, czy Katarzyna dzwoniła, czy ja potrzebuję tu jakiś dźwięk. Oczywiście animacja pozwala, żeby tutaj to falowało, błyskało, grzmiało, ale dorośli są nastawieni na efekt. Państwo przychodzicie i mówią, no dobrze by było, gdyby ten facet atrakcyjnie o czymś mówił, ale najważniejsze, czy ja na końcu dostanę odpowiedź, że jeszcze mogę się czegoś nauczyć. Czy to jest przede mną jakiś jeszcze dostępny obszar do eksploracji, czy już się nic nie będzie działo. Na pewno tak, uspokoję Państwa, pokażemy różnego typu sytuacje. Trzeci to motywacja do uczenia się. Najefektywniej ludzie uczą się tego, co jest pochodną ich motywacji wewnętrznej. No mówiąc wprost, pasja. Macie Państwo pasję, zawsze ją zaspokajacie. Człowiek może być zmęczony fizycznie, zdruzgotany psychicznie, nie mieć czasu, a na pasję zawsze znajdzie. Bo mówi, to jest coś, co jest fantastyczne. To nie musi być coś super wyrafinowanego, to nie musi być jakieś zbieractwo. To mogą być robótki ręczne, to mogą być no, jakakolwiek aktywność, która jest taką sytuacją pasjonującą dla mnie. No, nie wszyscy mogą całe życie spędzić kultywując czy pielęgnując swoją pasję. Mam nadzieję, że pani profesor jest tak szczęśliwą osobą. Ja też się do tych osób zaliczam i myślę, że kolega, który dzisiaj z Państwem będzie miał spotkanie później, też jest taką szczęśliwą osobą, bo realizujemy swoją pasję po prostu. W związku z tym ja nie narzekam. Natomiast no, czasami tak się zdarza, że ludzie mówią, nie do końca mogę robić to, co bym chciał, no to będę robił to, co może jest potrzebne w jakimś sensie. Będę miał z tego jakąś korzyść.
No i tu się pojawiają troszeczkę inne już systemy motywacyjne. Ludzie troszkę mniej efektywnie pracują, potrzebne jest pewne zewnętrzne kontrolowanie albo wsparcie. No najgorzej, jak ludzie są zmuszeni, żeby coś zrobić. Po prostu nie mają wyjścia i gdzieś ich kazano im się czegoś nauczyć i każdy z Państwa wie, że jeżeli nie chciał, nie potrzebował, nie uważał tego za konieczne, a ktoś go zmuszał do czegoś, to nie był to miły taki stan. Kolejnym obszarem, czwartym, to nastawienie do celów i treści edukacji. Jak Państwo wiecie, każdy z nas, patrząc na to, czego ma się ewentualnie nauczyć, to tak zastanawia się, czy jeżeli ja się tego nauczę, odkryję jakąś, miejmy nadzieję, tajemnicę, to czy celem tej edukacji, czy tego mojego działania, aktywności, będę lepszy ja? No bo tak mi się wydaje, że nikt z Państwa nie życzy sobie tego, żeby poznając nowe rzeczy, jednocześnie zmienić obraz samego siebie. Czyli po wyjściu z tego spotkania, gdyby Państwo mieli takie przekonanie, no nie macie szans na uczenie się, tak właściwie, no przyszliście, zająłem troszkę czasu, ale to nie jest dobre. No to myślę, że jakaś frustracja by nastąpiła. Tak nie będzie, gwarantuję Państwu. Każdy z nas ma taki potencjał w innym troszkę obszarze. Natomiast ludzie dorośli często rezygnują z edukacji, ponieważ boją się zmian obrazu samych siebie. Jak Państwo patrzycie na polityków różnych, osoby publiczne, społeczne, to macie czasami wrażenie, że one się nie uczą. One nie uczą się nie dlatego, że nie mogą czy nie potrafią, tylko właśnie dlatego, że zagrożenie związane z tym celem edukacji, bo chcemy ci pokazać, że można być troszkę innym człowiekiem, inaczej na to spojrzeć. No jest tutaj no, takim zagrożeniem. Notabene popatrzcie Państwo, bo to też jest takie, myślę, że doświadczenie istotne, zgodnie z zasadą pedagogiczną dokonam demonstracji. Jak macie Państwo rodziców, to często rodzice, starając się rozmawiać ze swoimi dziećmi, grzmią z pozycji struktury. To znaczy, tu jest ten trzylatek i ten mama czy tata, tam go chreść. A wystarczyłoby chwilę pomyśleć, nie nad trzylatkiem, nad sobą i kucnąć. Bo jak się z człowiekiem rozmawia i buzia jest na wysokości buzi, to jest całkiem inna sytuacja. Ale to wymaga zmiany obrazu samego siebie. No bo jak to? Nagle chcę być partnerem tego trzylatka, spojrzeć mu w oczy. On mówi, dlaczego mi tego nie kupisz? A poza tym można później nie wstać. No bo jak ktoś nie ćwiczy, ma te 30 kilka lat, to jest to pewne wyzwanie, prawda? Troszkę żartujemy sobie. Ale pokazuję Państwu przez takie chyba drobne przykłady, może nie zawsze do końca takie czytelne, ale jednak pokazuję Państwu, że to nastawienie do celów i treści edukacji jest o tyle zagrożeniem, o ile człowiek poprzez tę edukację obawia się, że będzie inny. No ale często tak jest, że po prostu powinniśmy być inni, tylko zmierzać w kierunku jakościowo wyższych stanów, a nie niższych, bo to jest tym celem naszej zmiany. Podatność na zmiany to kolejny obszar. My jesteśmy czym starsi, mniej elastyczni w takich zmianach. Często kwestionujemy zasadność danej zmiany. Musimy poszukiwać jej użyteczności. I muszę Państwu powiedzieć, że tutaj tak naprawdę niewiele da się zrobić, bo faktycznie każdy z nas jest przywiązany do pewnego sposobu funkcjonowania, ale po to między innymi wymyśla się różnego rodzaju techniki aranżacji sytuacji, aby one miały charakter taki edukacyjny. Nie wiem, jak Państwo pójdziecie do jakiegokolwiek muzeum, na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, to każdy z Państwa może zabrać ze sobą taką kartkę z kalendarza, bo przy każdym tam stoisku są takie kartki z kalendarzami. Czyli takie sobie wyzwanie zadać, prawda? Popatrzeć później w domu, i czy faktycznie zmieni mój się obraz powstania wtedy, kiedy czytam takie sprawozdania z kolejnych dni. A jak Państwo pójdziecie do Muzeum POLIN, Muzeum Żydów Polskich, to tam na samym końcu jest taka niby ściana płaczu. Można zostawić swoją kartkę, napisać, jakie wrażenia były po spotkaniu w tym muzeum. No, w różnych miejscach różne instytucje kultury proponują Państwu
takie spróbowanie czegoś, żeby zmieniło się jakieś nastawienie nasze, żebyśmy nie do końca no, ulegali takiej obawie, że jak coś spróbujemy, to będzie gorzej, a nie lepiej. Czasami tak jest, że jest gorzej, bo te prawidłowości wykorzystują też oszuści, starając się naciągać różnego rodzaju osoby na różne rzeczy, ale kiedy pojawi się właśnie taka podatność na zmiany, na przykład teatr społeczny dla seniorów, to już sytuacja, w której ktoś nabierze kogoś na coś, jest o wiele rzadsza, bo ten człowiek odegrał tę scenkę. Było miło i wszyscy się pośmialiśmy, ale doświadczenie zostanie. I ostatni obszar to obszary wymienione przez panią profesor Brzezińską, to wielki polski psycholog, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To funkcje kontroli i oceny. Na czym one polegają? No generalnie na tym, że czym jesteśmy starsi, tym w większym stopniu zależy nam na ocenie prospektywnej, takiej ulokowanej w przyszłości. Powiecie państwo, no dobrze, ale jak jest, mamy człowieka w sędziwej starości, no to jaka przyszłość jeszcze przed nim, jak biologia tutaj ma swoje prawa? No i tu się pojawia drugi taki wymiar formatywności, że przynajmniej dowie się człowiek czegoś, że dobrze to robił, tak jak robił do tej pory. Nie musi tutaj być żadnych zmian, po prostu utwierdzi się w przekonaniu, że tak to funkcjonuje. Jeżeli ta ocena ma funkcje takie restrykcyjne, czyli my przesądzamy o czymś, no to wtedy faktycznie reagujemy na edukację źle. My reagujemy generalnie właśnie źle na edukację w wiekach późniejszych, ponieważ te wszystkie konsekwencje zmian w pewnych obszarach pamiętamy z dzieciństwa. I taki przykład państwu dam, jeżeli chodzi o te funkcje kontroli i oceny, bo one też są takie fajne. Czyli jak przychodzi taki trzylatek do pani w przedszkolu i niesie taki rysunek i tam jest narysowana jego babcia, i no i się dopomina o cenę, prawda? Proszę pani, ładnie narysowałem? A pani, nie rozumiejąc tych procesów, powie: gamoniu, a gdzie ma to na trzecie oko na czole? A ile ma tych palcy u ręki? Idź i nie rysuj matki więcej, bo to obraz. Więc z takim przekonaniem trzylatek na pewno nie będzie aktywny edukacyjnie. Ale jeżeli mądra pani kucnie i powie: a policzmy razem, ile masz palcy u ręki? A tutaj ile jest paluszków? I powie, i to jest ta formatywność: następnym razem, jak będziesz malował mamę, to staraj się policzyć paluszki. To ten później nasz senior też, jak się czegoś dowie, to powiemy: nie, o, widzisz źle, następnym razem. To zapisz sobie, pamiętaj, pilnuj, zobacz, zapytaj i już. Jak popatrzymy na życie człowieka, to szanowni państwo, mamy do czynienia z taką, nie narysowałem tego, bo nie potrafiłem, z taką kokardą. Kokarda to oznacza, bo gdybyśmy ten pierwszy wektor, ta linia horyzontalna, bieg życia człowieka, to jest taka zwyczajna biologiczna linia naszych lat życia. Zaczyna się gdzieś od zera, kończy się w chwili śmierci. I my w ciągu takiego swojego życia funkcjonujemy w różnych obszarach edukacyjnych. Czym jesteśmy młodsi, tym edukacja ma bardziej formalny charakter. No bo nie od kozery mówi się, iż wobec swoich dzieci rodzice stosują zabiegi wychowawcze. Bo wychowanie to taka formacja. Co wolno, czego nie wolno, co jest dobre, co jest złe. W zależności od tego, jaką wyznają filozofię czy ideologię rodzice, no to takie formacyjne działania się pojawiają. Zresztą one zaczynają się coraz wcześniej i rodzice w tych obszarach są bardzo biegli, bo nawet jak nie kończą pedagogiki, to każda mama wie, że jak się chce utemperować jakieś zachowanie swojego dziecka, to najpierw się deprywuje jego potrzeby fizyczne, czyli daje klapsa. Co nie jest najlepsze, ale tak rodzice robią. No ale w którymś momencie większość z mam czy tat, czy ojców zaczyna się orientować, że siła bodźca musiała być tak wielka, że temu trzylatkowi by odpadła ta pupa. W związku z tym mówi: musimy zmienić poziom deprywacji. Czyli zaczyna mówić, że go przestaje kochać. Zaburza potrzeby psychiczne.
A później dokłada różnego dźwięku, naśladowcze rzeczy typu Baba Jaga cię zabierze, zobacz, o, puka już do drzwi. Czyli my jesteśmy w takich formacyjnych działaniach bez żadnych szkół, wyćwiczeni kulturowo. Tak po prostu jest. Ale kiedy człowiek już skończy te wszystkie szkoły, te instytucje, a otoczenie, rodzice nie zadbali o to, żeby tam pojawiło się miejsce na wolną wolę, na wybór, bo zawsze musiał chodzić w tej czapce do przedszkola, w której mama chciała i zawsze te rajstopy zakładać i zawsze to i zawsze tamto i nie miał żadnego wyboru, nawet pozornego. Bo przecież co to szkodzi powiedzieć dziecku, w czapce do przedszkola trzeba pójść i wyciągnąć dwie czapki. Wybierz w której. Już się kształtuje wolną wolę. Ja wiem, że to jakaś demagogia i manipulacja, ale mam do czynienia z trzylatkiem. W związku z tym ten wybór musi być pozorny, bo w czapce do przedszkola trzeba pójść, jest zima i kropka. A nie, matka mu nakłada, on ściąga, matka nakłada, on ściąga. A matka już ubrana, prawda, bo to w czapce lisiance, więc się spoci. Natomiast ten obszar się kończy, tego formalnego wychowania i my zaczynamy wchodzić w ten obszar nieformalnego nauczania i doskonalenia. Jak Państwo zrobicie konkurs, z czym się ludziom kojarzy edukacja dorosłych, to większość ludzi kojarzy się z doskonaleniem zawodowym. Nie z rozwojem, tylko z ćwiczeniem swoich kompetencji zawodowych. Ciągłym przekwalifikowaniem, ciągłym uzyskaniem dodatkowych certyfikatów. Czy od tego staje się mądrzejszy człowiek? Nie zawsze. Czasami bardziej submisyjny, uległy, bo wyucza się pewnych kwestii. Ale później, jak już naprawdę niczego nie musi, bo następuje ten obszar, że nawet już przełożony nie za bardzo może sobie pozwolić na to, żeby kogoś do czegoś zmusić, no to mamy do czynienia z nieformalnym uczeniem się. Tam już nauczania jest niewiele, a nawet jeżeli jest, to ma taki charakter kulturowy. Czyli na przykład my pytamy się innych, jakby postąpili w danej sytuacji, sami czegoś dostrzegamy, czasami przy okazji coś występuje, tak z codzienności. Ile razy często Państwo, będąc u kogoś, dowiedzieli się czegoś nowego. I to jest uczenie się. To niekoniecznie jest tak, że intencjonalnie trzeba opanować arkusz excelowski, żeby sobie budżet domowy prowadzić. Nie. Wystarczy zapytać się koleżanki, a gdzie ty kupujesz lekarstwa? Ona powie, w której aptece. O, uczenie się. Już wiemy, to możemy komuś się z tym podzielić i tak dalej. Czym to jest związane? Bo chciałbym jeszcze o tym wspomnieć. Czym jesteśmy starsi, tym zmniejsza się formalizm różnych oddziaływań wobec nas jako osób uczących się. Kiedyś jeszcze do niedawna, do lat, myślę, że początku lat 2000, obowiązywał taki koncept edukacji ustawicznej. Nawet moja katedra jeszcze się nazywa edukacji ustawicznej. Sam termin ustawiczności kształcenia jest terminem opresyjnym, ponieważ zakłada tak ideologicznie, że zawsze ktoś, w tym przypadku państwo albo rząd, albo jakieś rozwiązania, będą tworzyły sieć instytucji, w których my będziemy się czegoś tam uczyli. A okazuje się, że to nie jest do końca prawda. Że my wcale nie musimy tak, jak inni nam to proponują się uczyć. My możemy sobie uczenie własne sami zorganizować. Na przykład doświadczając czegoś, zaglądając, dostrzegając, wymieniając się różnymi informacjami. No i wzrasta nasza autonomia, nikt nas nie zastąpi w tym. Ja wiem, że to jest mało czytelny slajd. Specjalnie go zostawiłem tutaj, żeby Państwu pokazać, iż obszar, który dedykowałbym sobie, Państwu, to ten obszar. Tu mamy silną kognitywistykę, takie podejście poznawcze. Tutaj mamy konieczność dużej rekonstrukcji naszej wiedzy i sporych doświadczeń. Tutaj mamy pewną konieczność wykonywania operacji no, formalnych na pewnych ideach. Ale to jest bardzo przyjemne, edukacyjnie, takie właściwe. Popatrzmy, czym jest społeczne uczenie się, bo ono jest jedną z koncepcji wyjaśniających uczenie się człowieka w każdym właściwie cyklu życia. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to, jak to uczenie by wyglądało,
to mamy jedno z najbardziej oczywistych określeń. Jest to interakcja z innymi w kontekście społecznym. Jak się Państwo spotykacie ze swoimi sąsiadami na skwerku, to jest uczenie się. Nie musi być intencjonalne. Nie musicie Państwo w tym miejscu iść z takim zacięciem. Och, się będziemy czegoś uczyli. Porozmawiajcie z nimi po prostu. O tym, co się dzieje, co ich trapi, co was trapi. A pojawi się jakaś nowa wiedza albo wiedza zrekonstruowana. Czy w tym obszarze uczenia się społecznego mamy jakieś wyróżnione miejsca? Bo w tych najczęściej struktury mózgu, no, to są niewidoczne dla nas, jak ta ciemna strona księżyca, chociaż możemy o nich mówić. Natomiast najczęściej kształtuje się to się w szkole, w różnych instytucjach. Państwo się ćwiczyli się na tę okoliczność. A tutaj pojawiają się jakieś zmiany zachowań. Bo w wyniku rozmów w różnym kontekście społecznym Państwo zmieniacie coś. Na przykład z kimś nawiązujecie kontakt, idziecie do nowego sklepu, z tamtego rezygnujecie, próbujecie jakiegoś nowego towaru. Czy oczywiście pojawia się ktoś, kto mógłby przyjąć tą rolę nauczyciela? No pewnie tak, ale to może być rówieśnik. Osoba, która nagle coś nowego nam proponuje. Od tego może nie zmieni się nasza wiedza z konkretnej dyscypliny. Nie będziemy większymi znawcami w zakresie własnych chorób albo wypoczynku, ale będziemy na pewno lepiej w tym obszarze funkcjonowali. Na przykład człowiek w większym stopniu będzie coś akceptował. Mówi, tak już jest. Cieszę się taką sytuacją i chociaż coś mi strzyka i dolega, no to jest moje. I koleżanka ma tak samo. I jeszcze we dwoje coś tam sprawdziliśmy. Konieczne jest w tych interakcjach uczenie się przez no, te społeczne kontakty. Muszą być inni ludzie, sami tego nie możemy zrobić. W związku z tym promuje się często takie miejsca, które stanowią taką aranżację do uczenia się. Myślę, że nie będę odległy od tego, jeżeli powiem, że Państwa uczenie się rozpocznie się wtedy, kiedy ja skończę gadać, a Państwo wyjdziecie stąd. I w drodze do domu będziecie mówili, ale się tutaj wymądrzał ten facet. Haki niby, ha, ha, ha. To jest uczenie się. Bo masz się zapytać, dlaczego ja się wymądrzałem. Albo dlaczego nie, albo nie wiem, o wszystko możecie się zapytać. Tam nastąpi uczenie się, bo to uczenie będzie takim właśnie społecznym miejscem. No i tylko oczywiście trzeba na to pozwolić sobie. Takim być otwartym, że ktoś, kogo nie do końca mogą lubić, albo nie do końca chcę z nim rozmawiać, no może być takim człowiekiem, który mnie czegoś nauczy, dowiem się. Ja muszę Państwu powiedzieć, że uwielbiam wprost rozmawiać w różnych kolejkach z różnymi ludźmi. Najbardziej z tymi, z którymi się nie zgadzam fundamentalnie. Tylko taką stosuję zasadę sokratejską. Więc jak mnie ktoś do czegoś namawia, to ja zawsze się pytam. Tak? A dlaczego? Niech mnie Pani przekona, niech mnie Pan przekona. I ten człowiek tam się rozwija. I gwarantuję Państwu, staram się nie kpić z tej sytuacji, tylko tak zaciekawiać, tak głęboko zaciekawiać, bo przez to ja zaczynam też poznawać swoje reakcje na to, jak zachowują się inni ludzie. Zaczynam się zastanawiać nad tym, czy faktycznie moja reakcja jest właściwa. Czyli jeżeli ja mówię tak albo nie, skąd się to wzięło? Jednocześnie dbam o swój własny, tak mi się wydaje, rozwój. Więc zachęcam Państwa do tego typu właśnie uczenia się, bo ono jest najbardziej naturalne. Nie trzeba poszukiwać różnych instytucji, wystarczy aranżować sobie przestrzeń społeczną wobec nas. Chciałbym tutaj też powiedzieć, że ta aranżacja przestrzeni najlepiej jest, jak mimo wszystko ma charakter intencjonalny. To ten początek tego slajdu, ten cytat z wielkiego niemieckiego filozofa Edmunda Husserla specjalnie zamieściłem, ponieważ on jak gdyby łączy w sobie całą tajemnicę tego uczenia się człowieka w każdym wieku. To aktywność własna podmiotu, czyli trzeba być aktywnym,
Nie można uczyć się siedząc w domu i nie wiem, leżąc tylko. Więc trzeba być aktywnym człowiekiem, bo leżeć w domu można, ale trzeba myśleć o tym, dlaczego się leży, a się nie chce wyjść, bo to też jest pewna aktywność. Natomiast dobrze jest to robić intencjonalnie. Czyli na przykład zastanawiać się, dlaczego dzisiaj mam ochotę na coś, albo dlaczego nie. Czy ten mój zamiar jest związany z czymś, czy z niczym. Bo ta intencjonalność, świadomość, że ja będę coś inicjował, zakłada również tą drugą ważną właściwość, a mianowicie świadomość podmiotu. Jeżeli nie ma intencjonalności i świadomości, to mamy do czynienia z socjalizacją. Dzieci są socjalizowane, ponieważ najczęściej nie są intencjonalne i świadome. Dorosłych też można socjalizować, każąc przestać im myśleć, przestać myśleć o trudnych problemach, bo te trudne problemy zawsze ktoś załatwi. Jakaś instytucja bądź inny człowiek. Nie martw się, ja ci wszystko powiem. Nie właśnie. Może warto, żebyś ty odpowiedział o to, co ja zapytam, bo wysłucham ci, zawsze ciebie zdążę. Więc skoro intencjonalność jest jednym z takich ważnych elementów funkcjonowania naszego, że coś robimy, bo wiemy, co byśmy chcieli osiągnąć, to dobrze by było, gdybyśmy też widzieli, że mamy tutaj szansę doświadczać tej intencjonalności na różnych poziomach. W dydaktyce to się nazywa taksonomia. Czyli jeżeli my chcemy kogoś uczyć czegoś, to najczęściej nauczyciel w szkole, i to jest takie kognitywne, poznawcze, wyznacza sobie taki poziom. Najprostszy poziom, najbardziej dostępny, to jest zmiana naszego zasobu informacji. Czyli na przykład w szkole uczono państwa odmiany rzeczownika przez przypadki, to się deklinacja nazywa, i pani mówiła, że właśnie coś takiego jest jako rozwiązanie gramatyczne, że w Polsce się odmienia rzeczownik przez przypadki. I to już jest zmiana tej naszej informacji. Nie wiedzieliśmy, a później się dowiedzieliśmy i już wiemy. Chociaż nie do końca jesteśmy świadomi tego, co to znaczy ta deklinacja. No i to jest drugi ten poziom taksonomii, że pani powiedziała, aha, deklinacja to odmiana rzeczownika przez przypadki i te przypadki mają swoje nazwy i towarzyszą im pewne pytania. Mianownik, dopełniacz, celownik i tak dalej, prawda? I też państwo byliście z tego odpytywani. Czyli pani nie tylko sprawdzała, czy to zapamiętaliście, ale również sprawdzała, czy to rozumiecie. No i żeby sprawdzić tak naprawdę dogłębnie, czy to rozumiecie, to poprosiła o odmianę jakiegoś rzeczownika takiego pospolitego przez przypadki i już. I tam państwo odmienialiście. To zostało do końca życia. Przynajmniej powinno. No dobrze, ale skoro zostało do końca życia i powinno być takim wżerem w mózgu każdego z nas, to dlaczego w takim razie, kiedy państwo idziecie ulicą, to słyszycie ludzi, którzy wołają do siebie w mianowniku, a nie w wołaczu? Czyli Ania zamiast Aniu. Przecież to przećwiczyli w szkole. Ale nie do końca. Bo pani, gdyby może miała czas, może chęci, to jeszcze by sięgnęła do wyższych poziomów taksonomii. I mianowicie zamiast zbyt wiele czasu poświęcać na to wkuwanie tych regułek, to poprosiła dzieci w klasie, i to by była ta inicjacja tego uczenia się społecznego. Słuchajcie, a teraz niech jedno zacznie opowiadać wymyśloną historyjkę. W którymś momencie skończy, drugi będzie dokończył tą historyjkę, tak żeby się jakaś tam legenda snuła po klasie. Ale wszyscy staramy się, jeżeli taka sytuacja wystąpi, poprawiać kolegę. No człowiek, który jest korektorem, musi mieć gigantyczną wiedzę. Tak się kształtuje to zachowanie w sytuacjach nietypowych. Bo dzieci zwyczajnie nie poprawiają nikogo, to one są poprawiane. Ale później dorośli też w takiej sytuacji występują. A przecież my, zwracając uwagę komuś, wcale nie popełniamy jakiegoś błędu, arogancji. Bo to tylko zależy od formy tego zwrotu. Natomiast poprawiając kogoś, uzupełniając jego wiedzę, tworzymy to uczenie się społeczne. Właśnie. Oj tak, Helenko, masz rację, chociaż ja słyszałam, że też może być inaczej. I Helenka ma rację, i ja mam rację. I Krzysio też się tam mądrzy, prawda? I możemy powiedzieć, no dobrze, że tak dużo o tym wiesz, ale chciałam ci zwrócić uwagę na... Pojawia się kolejny obszar taki wiedzy. Oczywiście można byłoby przyjąć, że jeżeli wystąpi jakieś uczenie się u człowieka,
to uczenie się powinno mieć taką jednorodną strukturę. Ja muszę Państwu powiedzieć, że zajmuję się aktywnością edukacyjną ludzi dorosłych, albo jeszcze dłużej. W związku z tym bardzo długo szukałem takiego terminu, który pozwoli mi na określenie, jak w ten splot warkocza, który pokazuje złożoność pewnej wiedzy, opisać ten splot różnych typów uczenia się. No i w polskim języku nie znalazłem takiego terminu, ale znalazłem go w języku angielskim, tym, który opisuje poetykę. Bo jak Państwo wiecie, poezja jako część sztuki jest takim językiem symbolicznym, ale często pozwala człowiekowi na to, żeby wyrazić coś, co nie do końca jest możliwe do wyspecyfikowania, do wyrażenia takiego. I takim wynikiem, takim terminem jest tutaj pojawiająca się interlinearność. Po polsku można by powiedzieć między wierszami. Czy czym jest uczenie się dorosłego, czym jest coraz starszy? Takim właśnie nie do końca zrozumiałym splotem różnych procesów związanych z uczeniem się, ale nie do końca możliwym do odpoznania, ponieważ nie wiemy u której osoby, jaki rodzaj tej konfiguracji będzie dominował. Bo u kogoś mam w swoim otoczeniu mojego współmieszkańca z bloku, pana, który ma 92 lata, jest jest konstruktorem lotniczym, chociaż już nie zajmuje się czynnie konstrukcją samolotów. On nadal udziela korepetycji z fizyki i z matematyki swoim wnuczkom i prawnuczkom chyba. Bo jego uczenie się poznawcze w dalszym ciągu szybuje po prostu w takich obszarach, które chyba nie są niedostępne. Ale inni mogą mieć całkowicie inaczej, więc to nie jest takie porównywalne. Natomiast jest faktycznie tak interlinearnie skonfigurowane, tak nie do końca domówione, nie do końca dookreślone, ale jest. No i oczywiście na każdym etapie my możemy, patrząc na funkcjonowanie człowieka, dokonywać pewnych rozstrzygnięć. Skoro u ciebie dominuje taka sytuacja, a u kogoś innego dominuje taka sytuacja, to jaki model zaproponować aranżacji, żeby te twoje preferencje mogły się jak najbardziej, no nie wiem, ziścić. W związku z tym możecie Państwo, patrząc właśnie na instytucje kultury, zobaczyć, że są jakieś dni dla osób, które są autystykami, a inne są rodzinne, a inne są dla seniorów, a inne są dla ludzi z dysfunkcjami, a inne zapraszają wszystkich, którzy są chętni do zobaczenia i nawet pojawia się jakiś taki właśnie własny model. Idź, zwiedzaj sobie sam. Zobaczysz, porozmawiaj, a czasami jest z kuratorem oprowadzanie. Czyli instytucja kultury świadoma tego, że ludzie mogą mieć bardzo różne preferencje. Oferuje bardzo różną aranżację sytuacji, w której nastąpi uczenie się. Bo mogą być bardzo różni ludzie przyjść. Zachęcam Państwa do odwiedzania takiego typu instytucji. Oczywiście patrząc na to, co jest współczesnym, tak mi się wydaje, taką ideą, czyli uczenie się przez całe życie, ten lifelong learning, to możemy zobaczyć, że po pierwsze, każde doświadczenie codzienności może być dla nas sytuacją uczenia się. Ja nie wiem, czy Państwo kiedyś robiliście takie bilanse swoich dni, czyli człowiek wieczorem siada i mówi, dobrze przeżyłem ten dzień, taki był sympatyczny, taki miły, coś mi się udało, coś nie. Jeżeli nie, warto zacząć to robić. Takiej refleksji, czy był to dla mnie dobry dzień. Buddyści często wieszają koło swoich domach takie dzwony i każdy z nich może zadzwonić w ten dzwon pod jednym warunkiem, że tego dnia zrobił dobry uczynek. My też możemy taki wewnętrzny dzwon sobie zaproponować. Codzienność staje się sytuacją uczenia się. Po drugie, kiedy popatrzymy na zmysły, jakie angażowane są w uczenie się człowieka dorosłego, to następuje troszkę inna interpretacja natury tych zmysłów. Dla Państwa uczenie się rzeczy nowych to odkrywanie rzeczy, które wcale nie muszą być nowe, ale w nowej konfiguracji. Bo one dla Państwa mogą stanowić, jeżeli oczywiście Państwo macie ochotę pewnych rzeczy się nauczyć jeszcze. Taki element zaciekawienia. Naprawdę gwarantuję Państwu, komputera nie da się zepsuć. Chyba że ktoś bardzo chce.
ma takie atawistyczne skłonności. A tak to może wszystko naciskać. Zawsze tam jest taki klawisz escape, ucieczka i można się wycofać, więc nic się nie będzie działo złego. A próbować zawsze można. I to też jest taka zmiana tej natury, bo kiedyś byliśmy tacy pewnie restrykcyjni, o jej, aby tylko nie dotknąć. Nie. A teraz dlaczego nie? Można pomanipulować. W związku z tym manipulujcie na przykład smartfonami. Dlaczego nie? Nie da się niczego zepsuć. Trzeba uważać na ofertę, prawda, żeby tam tych gigabajtów nie za dużo kosztowało, to, ale to można wprowadzić jakieś ograniczenie. Również naturalną cechą jest sytuacja interwałowości. Są okresy uczenia się i nieuczenia. To znaczy tam uczenie też następuje, tylko nie musimy go świadomie inicjować. Czyli można sobie dawać taki samochodowy luz. Tylko trzeba wyłączyć właśnie silnik, czy najlepiej odpocząć, zająć się obserwacją przyrody, kontemplacją dobrostanu swojego. Znaczy jest miło, przyjemnie i sympatycznie, aczkolwiek świat czy rzeczywistość gdzieś tam skrzeczy. Najgorzej jest się musztrować. W uczeniu się wkładanie gorsetu takiego perfekcjonizmu. Codziennie nauczę się jednego słówka. Czym człowiek starszy, tym ma gorsze skutki. Trzeba uważać na innych. Ile razy właśnie, o, czy Państwo jak byliście kiedyś na wycieczce, to byliście z przewodnikiem. I byliście z przewodnikiem, który był bardzo mądrym człowiekiem. I jadąc z nim, czy idąc przez uliczki miejskie, bądź jakiś tam krajobraz, podróżując, czy zadaliście sobie pytanie, a czy ja może tracę coś, kiedy w momencie, kiedy on mówi, spójrzcie na prawo i wszyscy patrzą na prawo, to po lewej stronie jest dla mnie coś bardziej ciekawego. A on mówi, wszyscy na prawo. I Państwo tam. Ale ja spotykam na wycieczkach czasami ludzi, którzy się odłączają od tej grupy. Tam słuchają oczywiście tego przewodnika, ale sami doświadczają, tu dotkną, tam czasami alarm się włączy, nie szkodzi. Ale to jest też uczenie się człowieka, bo często bycie takim nieformalnym nauczycielem może powodować pewne straty w obrazie samego siebie. No i oczywiście, gdyby już tak powiedzieć, że zostaniemy owładnięci tym konceptem uczenia się przez całe życie, to czy faktycznie mamy w sobie gotowość do zmieniania się? Bo jednak uczenie się jest takim wyzwaniem, takim stanięciem wobec czegoś. Nie wiem, czy Państwo, gdyby jutro miała przyjechać do Was wnuczka, to wiecie, co by najchętniej zjadła z tego, co wy jej przygotowujecie? Czy nie pytać się jej, a kochana, na co byś miała ochotę? Tylko ona przyjeżdża, a Państwo ni stąd, ni zowąd wyciągacie tę kiełbasę na gorąco. I ona mówi, moja ukochana kiełbasa, babciu, dziadku, fantastycznie. Ale czy ona tak samo mogłaby Państwa ugościć? Mówi, że babcię kocha. Czy wie, jaka jest ulubiona potrawa babci? Nie pytając jej. Tylko wy ją odwiedzacie, ona wyciąga. A Państwo, o, uwielbiam. To jest ta zmiana, ta gotowość do zmiany. Człowiek jednak wykonuje. Najprościej jest oczywiście poprosić Google'a, żeby nam przypominał, ale to nie są przyjaciele dobrzy. I jeszcze, jak Państwo pozwolicie, ostatnie takie refleksje. Nawet wtedy, kiedy spotkamy człowieka, który pełni rolę nauczyciela, to jego istota tej roli troszkę będzie się zmieniała. Coraz częściej będzie to raczej taki nieformalny nauczyciel, czyli raczej doradca, może przewodnik, może coach, może przyjaciółka. Tutaj strasznie trudno jest mi używać różnych terminów. Nie do końca jestem przyzwyczajony do pewnych schematów, interpretacji tego, co proponuje współczesne różne no, tej mody takie związane z uczeniem się. No ale na pewno nie będzie to już taki tradycyjny nauczyciel. Jeżeli chodzi o pracę, bo oczywiście duża część naszego życia, nawet kiedy jesteśmy w dosyć zaawansowanym wieku, jest poświęcona na jakąś pracę. Bo to nie zawsze musi być tak, że musimy pracować u kogoś, człowiek czasami na ostatnim etapie swojego życia zaczyna realizować swoją pasję, która mu przynosi na przykład pieniądze. W związku z tym można przypuszczać, że system pracy jest takim systemem uczenia się.
Ja wiem, że biznes edukacyjny czy szkoleniowy dla pracowników 24-64 jest bardzo rentownym biznesem. Ale wszystkie badania naukowe pokazują, że najefektywniej człowiek uczy się w pracy, a nie gdzieś tam w sali edukacyjnej. Oczywiście w tej sali mogą nastąpić jakieś elementy konfrontacji tej wiedzy, ale dobrze zorganizowany system uczenia się w pracy jest takim najefektywniejszym systemem. Przy mnie może być szkolny, bo jak Państwo idziecie do pracy, to często pierwszym elementem, jakim się spotykacie, to jest element trudny i duży. A nie tak, najpierw mało, później więcej, później jeszcze więcej, stopniowanie trudności. Tak jest w szkole. W pracy jest inaczej, człowiek przychodzi i dostaje dokumenty i musi się z nimi radzić. To też jest system uczenia się. Nie powinno być za tą represji, za taką sytuację, ale człowieka trzeba wzmacniać. No i oczywiście dobrze by było, gdyby każdy dorosły zdawał sobie sprawę z tej autonomii. Autonomia generalnie jest takim wyzwaniem, muszę Państwu powiedzieć, bo w różnych systemach filozoficznych, kiedy pojawia się to pojęcie autonomii, to często ma ono taki charakter wsobny. To znaczy, jestem na tyle autonomiczny, że aż zablokowany wewnętrznie, bo nie mogę niczego doświadczyć, bo się boję, że na przykład utracę jakąś tam autonomię. Aż po oczywiście takie dosyć bardziej elastyczne rozumienie tego pojęcia, że autonomia to jest pewna świadomość kryteriów, jakimi się posługuje w życiu, bo kryterialność jest dla mnie ważnym takim paradygmatem relacji ze światem. Czyli jeżeli ja mówię, że coś jest dobre, a coś jest złe, to wiem, jakim kryterium się posługuje tego dobra czy zła. Zdaję sobie z tego po prostu sprawę. No i dziękuję Państwu pięknie za poświęcony czas, za cierpliwość dla mojej narracji.